Siema, patrzę tu, czy miga dioda, ale wszystko jest git. No to co, dzisiaj vlog ze skutera. 50 do 60 się rozpędzi, ale teraz to już jest tragedia, bo wydech mi pękł i wbiłem tam taką rurkę i to się, no sprawdziło się, bo jest cicho, ale niestety moc to z tych chyba trzech koni dedykowanych spadła do 1,5. Ale do takiego przemieszczania się wystarcza. O rajciuniu, jedna para spodni to trochę cieniutko dzisiaj. Tu ostatnio konkretny wypadek był. W ogóle tu kilka wypadków było. Dobra, dojeżdżamy do stacji. Ojej, kuniu. W pizdu zimno jeździć. Zaraz baniuszka jest. Do Jamaszki. Hajs trzeba sprawdzić. Ostatnie pieniądze w tym tygodniu, jakie mi zostały na paliwo. 23 zł. To będzie całutka bańka. Po złoty 59, 95. Te przerywanie to mnie denerwuje, jak ktoś włącza, bo przecież każdy jest w stanie sobie sam chyba to jakoś odmierzyć, ile jest w stanie wlać i nie trzeba mu pomagać. Dobra, kask ściągnę. Śliska ta płyta. Dym nie leci, za wolne obroty. I teraz by wypierdzieliło skuter. O tym właśnie mówiłem, tu jest jedna rurka. Pasowało w ogóle kupić nowy wydeszek. O, to wszystko się majta. Tu wibracje właśnie przechodzą i nie ma sensu tego spawać. Właśnie tak to zrobiłem bez spawania, że wbiłem tu rurkę i ta rurka sięga chyba aż tutaj. Właśnie jest taka jakby blokada na wydechu, mimo że ten skuter jako tako się rozpędza. To czuć. Co to za plastik? To czuć, że jest taki zamulony. Ale jeszcze jeździ. Właśnie o to pokrywę będę musiał wymienić. Bo widzicie, tutaj jest dana taka ta, mam tylko tu mocowanie. Zresztą gadałem chyba kiedyś. Bo to jeszcze ten ssanie wystaje. Przełączałem gaźniki do testu, bo mojego brata gaźnik właśnie czyściłem i tam regulowałem. I on ma gaźnik, zdaje się, marki CVK i tam jest, kurde, to jest taka patologia. Membrana, taki gumowy element mały. Do Piaggio Zip, 200 zł na Allegro i kupiliśmy taki zestaw naprawczy, taki zamiennik. Założyłem tą membranę i nie wiadomo czemu się nie podnosi. Odpala się, jest taki przymulony skuter. Jak się odłączy tutaj, jak się odłączy tu dolot tego airboxa jakby w skuterze,
to jak podniesiecie czy śrubokręcikiem, czy ręką to przepustnicę, to normalnie się wkręca i można dodawać, a jak puścicie obroty do zera, membrana spadnie, to już się nie chce podnieść. Normalnie tragedia. Ja to bym proponował kupić taki chiński gaźnik, jak tutaj jest, bo ssanie z tego gaźnika CVK i z tego chińskiego pasuje. Więc podejrzewam, że... Wydech fajny, tylko szkoda, że taki zamulony. Zaraz wyjmę to końcówkę, to będzie zajebisty. O, kurde, jak ślizgo. Ślisko. Tutaj to jest ten duro, kurwa. Te małe kałuże to jak dla tego skutera, to jak dla Yamahy rowy. Kurde, mam nowe buciki. O kurde, jaka dzicz. Tylko aby nogi nie postawić w tym błocie. O, tutaj to już może nie wyjechać. O kurde i... o kurde. Wiem, że jestem pojebany, czy mi to niektórzy pisali na filmach. Ale co zrobić? Wydaje mi się, że i tak nie jestem najgorszy. Ogień! Kiedyś tak motorynko szalałem. I powiem wam, że jednak bardziej wolę enduro, nie wiem dlaczego. Za mało lata to robiłem coś takiego, że brałem sobie górala, przełożenia, z przodu jeden, z tyłu chyba trzy i się w błoto wjeżdżało. I tak mi zostało. Ja pierdolę, w ogóle to moc tego skutera jest tak kurwa ogromna, że to w ogóle nie powinno być nawet potrzeba uprawnień na to. O kurde, tutaj jadę ścieżko, nie żebym ja komuś tu pole skuterem orał. Ja pierdzielę, do czego to doszło. Ale tu patrzę, że chyba się ta ścieżka kończy. Dobra, chyba nie będę tam wjeżdżał, bo nie żebym nie wjechał, ale butów mi kurde szkoda od roboty, później nie będę miał w czym iść. Znaczy to nie są od roboty, to są takie wyjściowe w ogóle. Wyjściowe, a wziąłem do zapierdzielania tutaj. Dobra, zawracamy. Jeszcze luknę tylko, czy mi tu kamerka nagrywa. O, nagrywa. No, lusterko się przydaje do czegoś. Nie no, powiem, że i na asfalcie lusterko dobrze jest, nawet w Yamaszce. W ogóle, żeby to nie było tego problemu, że jak właśnie się wjeżdża w te lasy, to te lusterka tak przeszkadzają, to nawet nie jest głupim pomysłem mieć te lusterka w enduro, bo czasem jednak włączysz ten kierunkowskaz, a ktoś jeszcze cię będzie chciał chapnąć, żeby wyprzedzić. Różnie to bywa, to jeszcze macie, chociaż ja to się odwracam jak w enduro. Nie tak, że ja sobie kurde ręką machnę i w Yamaszce bez kierunkowskazu i skręcam tak na czyjąś łaskę, bo to już by mnie tu pewnie z wami nie było teraz. O, tutaj kałuża. Taki skuter to może ugrząść w takiej kałuży, bo to normalnie. Ale powiem wam naprawdę, przesiąść się z Yamaszki na ten skuter to jest... To ja rowerem jak jadę, to ja większą moc czuję, no ale co zrobić. Do jeżdżenia ten skuter jest taki, przejechać z punktu A do punktu B, zajebisty. O kurde, i znowu hardcore. Skupienie. Odpowiednia praca manetką, która specjalnie nic nie daje, ale... Kurde, na to głęboka ta woda. O kurde. Równowaga. I ostatnia przeszkoda i jesteśmy w domu. O kurde. Jedź skuterku. Zaraz ten pasek to pierdzielnie. O, nawet zobaczcie. Puszczę gaz, od razu gaśnie.
wydech nie przepuszcza takiej ilości spalin jak potrzeba i jest tak jakby zablokowany, aczkolwiek może mieć to też w pewnym sensie trochę zaletę, bo jakby może wzrastać ciśnienie przy zaworze wydechowym i nie wiem, czy, no raczej jest to ogólnie działa jak blokada, ta moja wbita rurka. Ale co zrobić? Przynajmniej ludzie nie dzwonią na policję, że ktoś zapierdziela bez wydechu 120 decybeli. Przyjarać trochę lacza. O, jaki dym leci! Ej, to bez hamulca. Można hamulec nawet puścić. Raj, ciuniu. Jakie pale... Dobra, bo skuter rusza. Hamulec złapmy. Jakie palenie lacza. Dobra, zmieńmy trochę obroty. Jakie palenie lacza, ja pierdzielę. W Yamaszce tego nie zobaczycie póki co. No dobra, teraz to już jedź. No i jakoś ruszyliśmy. I bum na koło, o kurde. Zaraz zobaczę, czy w ogóle da radę ten skuter na koło podnieść. Kurde, można tu z tyłu usiąść? No można. Już tak dupo wytarłem te błoto. Dobra. Ja pierdzielę, czekaj. To tylny hamulec, który i tak nie działa, więc nie ma sensu go wciskać. O kurde. Ja pierdzielę, spod dupy mi uciekł. Co to kurde? Jeju. Dobra, jeszcze raz. Trochę tu nierówność. Jaka moc, ja pierdzielę. O kurde. Ja pierdzielę. Ojej. O, aż mi się lusterko odczepiło od tych manewrów. Ale bez jaj, te hamulce to są takie chujowe w tym skuterze. Zasadniczo to tu nie mam hamulców, patrzcie. Na błocie pełne wciśnięcie tylniego hamulca. Kurde, chyba muszę ten hamulec podciągnąć. Spójrzcie, jakie hamowanie. A przedni? O, przedni to jednak koło blokuje. Czyli z tyłu standardowo już ABS mam, z przodu nie. Dobra, to co, jeszcze raz na koło? To normalnie wyrzucenie z samej siły rąk. O kurde. Może lepiej takie stunty to robić nie na błocie, na asfalcie to też nieciekawie. Najlepiej na suchej trawie chyba. Najmniejsze straty. Dobra, bo ja zapomniałem, że ja tu bańkę paliwa włożę jeszcze w tym. A jest w instrukcji skutera, żeby nie przewozić rzeczy łatwopalnych w zbiorniku ani jedzenia. No to siemaneczko, ziomale.